Drodzy, kochani panowie, wszyscy faceci, kandydaci na mężczyzn, na prawdziwych mężczyzn, chciałbym was poinformować, bo kobiety już informowałem, to chciałem was poinformować, że my faceci też nie mamy łatwo, gdyż nam się wydaje, jak spotykamy prześliczną kandydatę na księżniczkę, to jesteśmy przekonani, że fenyloetyloamina kiedyś się u niej obudzi i że ona się strasznie zakocha. Moment, weźmy tylko kawę, siądę. Że ona się w nas zakocha i będzie wtedy, będzie zupełnie happy, będzie cudownym, będzie, że jak się spotka księżniczkę, to ta księżniczka, kandydatka na księżniczkę, może nie stanie się nigdy księżniczką, ale stanie się czarodziejką, że kobieta pod wpływem fenyloetyloaminy zamienia się w czarodziejkę. Natomiast chcę wam powiedzieć, że są jeszcze inne hormony, oprócz hormonów wzrostu, również oprócz hormonów wzrostu biustu, szczególnie po drugim dziecku, to są jeszcze inne hormony, które u kobiety bardzo dobrze pracują i kobieta ma szansę zamienić się z biegiem czasu w czarownicę, nie w czarodziejkę. I dlatego, kochani, ja wam proponuję, żebyście, jak się decydujecie na bycie z księżniczką, to żebyście byli świadomi tego, że księżniczka to jest czarodziejka. To jest czarodziejka i ona was oczaruje, a potem może spokojnie stać się czarownicą i wy pod wpływem tego czaru będziecie nadal ciężko zakochani. I ponieważ będziecie ciężko zakochani pod wpływem oczywiście nie tego czaru, tylko tych hormonów, które się w was wydzielą, dlatego chcę was poinformować, że każda czarodziejka nosi w sobie zalążek czarownicy. I dzięki wam ten zalążek może się rozwinąć w ogromny baobab. Nie życzę, ale tak będzie.